Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu widotesty.pl w kolejnym takim poradniku, eksperymencie. Moi drodzy, jak wiecie, bardzo często przy recenzji obudów dobrze podkreślam wentylację obudowy i tą, którą producent zastosował, czyli te wentylatory, które mamy na stoku zainstalowane przez producenta, a także potencjalną. Często, coraz częściej spotyka się również poza takimi dodatkowymi miejscami na instalację wentylatorów, jak na górze obudowy czy na panelu bocznym, z których każdy w zasadzie rzadko korzysta, również miejsce na opcjonalny wentylator na dole obudowy. Dzisiaj sprawdzimy sobie, czy instalacja tam dodatkowego wentylatora ma wpływ na temperatury, a przede wszystkim, czy ma wpływ na temperatury karty graficznej, bo ile w przypadku procesora bardzo wielu z Was troszczy się o to, aby ten miał dobre warunki do pracy, instalując dodatkowo opcjonalne wentylatory, przeważnie na górze obudowy, które wyciągają najczęściej ciepłe powietrze spoza obudowy. Tak o karcie graficznej mało osób tak naprawdę tutaj pamięta, a ta też przecież się grzeje i często te temperatury są dosyć wysokie. Jak wiecie, instalacja wentylatorów na panelu bocznym bardzo często kończy się ich szybkim zdjęciem z kilku powodów. Przede wszystkim dyskomfort pracy. Bardzo często, nawet w dobrych obudowach, instalacja tego wentylatora powoduje drżenie obudowy. Innym dyskomfortem jest chociażby kwestia przewodu, który często jest za krótki, żeby komfortowo można ten panel sobie zdjąć, otworzyć bez wyrywania przewodu, bez przeduszki, którą musimy dodatkowo dokupić. I kolejna sprawa, jeżeli to są obudowy, które na tym panelu bocznym mają okno i miejsce na opcjonalny wentylator, to często po prostu zainstalowanie tam wentylatora psuje nam efekt wizualny, który chcieliśmy osiągnąć dokupując taki panel. Więc zobaczymy, czy sens ma zainstalowanie opcjonalnego wentylatora na dole obudowy. Ja tutaj, jak widzicie, mam obudowę Bitfenix Colossus. Oczywiście testy z uwagi na to, żeby tutaj nie psuć tego obiegu powietrza, będą wykonane przy zamkniętej obudowie, a testować będziemy sobie i oceniali temperatury karty graficznej od Asusa. Jest to GTX 780, jak widzicie, to nie jest ta wersja tej jeszcze, tak, tylko stara 780. MSI Afterburner już odpalony od dłuższego czasu. Zapraszam na pierwsze testy z wyłączonym wentylatorem. Na początek rzut oka na temperatury. Temperatury karty przy zamkniętej obudowie dla zestawu nieobciążonego to aktualnie 28 stopni, minimalna 27 stopni. Sprawdźmy jeszcze, jak szybko obracają się wentylatory na karcie. To jest w tej chwili 1158, około 1160 obrotów na minutę. To jest, moi drodzy, 27% prędkości, natomiast bardziej będą nas interesowały te wartości już przy obciążeniu. Ja teraz tak, mierzę sobie temperaturę otoczenia. Już Wam zaraz zobaczę, ile mamy. Słuchajcie, to są niecałe 23 stopnie, 22,8 stopnia Celsjusza. I teraz zobaczcie, słuchajcie, otwieram panel. On był zamknięty, żeby tutaj nie zagłuszyć temperatury. Już Wam dokładnie pokazuję, postaram się to tak oprzeć, żeby nie spadło. Jak wygląda tutaj w tym momencie przygotowanie do testu? Moi drodzy, pierwszy test, jaki będziemy sobie wykonywali, czyli obciążamy kartę graficzną programem tutaj Furma. Karta graficzna dosyć duża, dwa wentylatory i jeden zainstalowany na dole obudowy. Ten, jak widzicie, jest teraz wyłączony i on podczas pierwszego testu będzie cały czas wyłączony, czyli tak, jakby go nie było. Sprawdzimy sobie wtedy temperatury karty graficznej, a następnie podłączymy wentylator, będziecie to również oczywiście widzieli. Ten będzie dmuchał zimne powietrze spod spodu obudowy bezpośrednio na drugi wentylator karty graficznej. Sprawdzimy sobie, jakie temperatury wtedy karta pod obciążeniem i w spoczynku osiągnie. A następnie sobie powiem oczywiście o plusach i wadach tego rozwiązania. Obudowa już jest zamknięta, prędkość obrotowa wentylatorów w obudowie ustawiona ręcznie na minimalną i w tym momencie rozpoczynamy sobie pierwszy test, czyli obciążamy sobie całość pełnoekranowo programem Furmark z wyłączonym tym dodatkowym wentylatorem. Moi drodzy, jak widzicie, tutaj już karta graficzna jest od dłuższego czasu obciążana programem Furmark pełnoekranowo. Zobaczmy na temperaturę. W tym momencie jest to 80 stopni, jest to temperatura maksymalna karty. Jeszcze sprawdzimy sobie teraz całość w programie MSI Afterburner.
I przede wszystkim tak, słuchajcie, zaczniemy od obrotów wentylatora. Już tylko je tutaj znajdę, tak będziecie wszystko widzieli. Zobaczcie, macie użycie GPU i tak dalej. I teraz słuchajcie, tachometr wentylatora, maksymalnie to było 1648 obrotów, co stanowiło 65%, nie, przepraszam, 55% wartości maksymalnej. Użycie cały czas 99% tutaj było. I temperatura, słuchajcie, temperatura maksymalna 80 stopni, czyli dokładnie to samo pokazał nam Furemark. Drodzy, słuchajcie, jak widzicie, opcjonalny wentylator już jest włączony, on również ma minimalną prędkość obrotową, podobnie jak wszystkie pozostałe w obudowie. No i słuchajcie, zamykamy obudowę. Tak jak to było w tamtym przypadku, żeby tutaj ten obieg był, powiedzmy, naturalny, niezakłócony przez to, że obudowa jest otwarta. I czekamy na ustabilizowanie się temperatur w momencie, kiedy komputer jest nieobciążany i będziemy sobie test ponawiali. No i rozpoczynamy powoli sobie drugi z testów. Najpierw rzut oka oczywiście na wartości dla karty graficznej nieobciążanej. Temperatura minimalna 28 stopni i jak widzicie aktualna to jest tak 28-29 stopni, tak się delikatnie waha. I prędkość obrotowa wentylatorów, czyli to, co również nas interesuje, no to jest dokładnie tak samo, jak miało miejsce w przypadku nieaktywnego tego dodatkowego wentylatora, czyli około 1160 obrotów na minutę, co stanowi 27% tej wartości maksymalnej. I ponownie zaczynamy sobie obciążanie karty graficznej programem Furemark. Pamiętajcie, że teraz mamy kartę graficzną tak jakby dodatkowo chłodzoną, tak, wentylatorem na dole obudowy, który ciągnie chłodne powietrze spoza obudowy i dmucha je niemalże dokładnie na samą kartę graficzną i zobaczymy, jakie tutaj będą wartości temperatur. No i moi drodzy, słuchajcie, trzeba zobaczyć, jakie wyniki mamy z dodatkowym wentylatorem. Na początek oczywiście zobaczymy sobie Furemarku. Dobrze widzicie, nie mylicie się, to też jest 80 stopni Celsjusza. I sprawdźmy jeszcze oczywiście to samo w przypadku programu MSI Afterburner. Temperatura maksymalna 80 stopni Celsjusza, co do tachometra obrotów to jest 1565 i 53% prędkości obrotowej. Czyli temperatura jest ta sama, natomiast prędkość obrotowa wentylatorów delikatnie niższa. Słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze jeden teścik dodatkowo. Ja w tym momencie zwiększę prędkość obrotową wszystkich wentylatorów w obudowie na maksymalną. Myślę, że to doskonale słychać. Resetujemy sobie tutaj ustawienia. I na nowo odpalamy test. Interesują nas w tym momencie tylko i wyłącznie wartości przy całkowitym obciążeniu komputera. No i moi drodzy, czas sprawdzić sobie temperatury dla karty graficznej obciążanej z dodatkowym wentylatorem i przy maksymalnej prędkości obrotowej tychże wentylatorów, również wszystkich w obudowie. Jak widzicie w programie Furemark jest chłodniej o 1 stopień Celsjusza. I sprawdzamy sobie oczywiście w programie MSI Afterburner również pozostałe wyniki. I tak, przede wszystkim zacznę od temperatury. Tutaj oczywiście też jest to samo, czyli 79 stopni Celsjusza. Natomiast zobaczmy teraz na prędkości obrotowe wentylatorów. Moi drodzy, tachometr wentylatora 1531 i zobaczcie, a to jest jeszcze prawdopodobnie stara wartość, tutaj było około 1400 z hakiem. Natomiast maksymalnie 51%. O 4% wentylatory kręcą nam się wolniej przy maksymalnej prędkości obrotowej wentylatorów w obudowie i tego na dole obudowy, czyli najważniejszego dzisiaj, w stosunku do konfiguracji bez tego dodatkowego wentylatora, czyli bez dodatkowego nabiewu na kartę graficzną. Tak więc zapraszam Was na ostateczne wnioski i podsumowanie. No i moi drodzy, słuchajcie, myślę, że te wyniki pewnie wielu z Was zdziwiło, bo pewnie liczyliście na to, podobnie jak ja wcześniej przed testami, że tutaj będzie ten wynik zdecydowanie lepszy i że taki bezpośredni w zasadzie nabór na kartę graficzną, no tutaj przełoży się i to dość znacznie na obniżenie temperatur. Jak widzimy, tak nie jest. Temperatury są identyczne z takimi minimalnymi prędkościami obrotowymi tego wentylatora. Natomiast o 1 stopień jest tylko niżej w przypadku maksymalnego nawiewu na kartę graficzną przez ten dodatkowy wentylator i z większą prędkością obrotową wszystkich wentylatorów w naszej obudowie. Natomiast wyraźnie te wentylatory na karcie graficznej zwalniają
i to nie musimy wcale mocno rozkręcać tego wentylatora na dole, a wystarczy po prostu, że on jest i tutaj dodatkowy nawiew na kartę graficzną sam powoduje. W tym momencie obniżenie prędkości obrotowej wentylatorów zmniejsza się nawet o 4%, czy o 4%, tak, 4%. I to zdecydowanie też przekłada się na obniżenie prędkości obrotowej wentylatorów. I teraz pytanie, czy ma to odzwierciedlenie chociażby na przykład w głośności pracy układu chłodzenia? Jeżeli chodzi o samo chłodzenie karty graficznej, to można powiedzieć, że tak. Natomiast ciszej nie będzie. Dlaczego? No bo mamy dodatkowy wentylator w obudowie, tak, który się kręci, który powoduje dodatkowy hałas, tym bardziej przy maksymalnej prędkości obrotowej wentylatorów. I to, co zaoszczędzimy na karcie graficznej, tak naprawdę nadrabia nam ten dodatkowy wentylator i wcale ciszej po prostu nie jest. Natomiast oczywiście jest to też po części rzecz względna, ponieważ musicie pamiętać również, że tutaj jest taki, a nie inny wentylator użyty do testów. Natomiast jeżeli użyjecie jakiejś super wydajnej konstrukcji i przy tym cichej, no to ten wynik może być delikatnie inny. Jeszcze jest jedna kwestia. Zobaczcie, że my testujemy sobie cały układ w dużej obudowie, jaką jest Bitfenix Colossus. To jest obudowa typu Big Tower. Tutaj obieg powietrza jest dobry, natomiast odległość pomiędzy wentylatorem zainstalowanym na dole obudowy a kartą graficzną jest dużo większa po prostu niż w obudowach MIDI Tower. Być może w mniejszej obudowie, może to kiedyś sprawdzimy, taki bezpośredni nawiew na kartę graficzną miałby dodatkowo przedłużenie również czy przełożenie na spadek temperatur. W tej chwili tego praktycznie, że absolutnie nie widać. W zasadzie nie zyskujemy na chwilę obecną po tych testach, można powiedzieć, kompletnie nic. Poza tą niższą prędkością obrotową wentylatorów, która i tak z uwagi na dodatkowy wentylator w obudowie nie przekłada się na niższy po prostu hałas. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten taki eksperyment, o ten film poradnikowy. Myślę, że troszeczkę dało Wam to do myślenia i jakiś obraz na sytuację tych opcjonalnych wentylatorów instalowanych na dole obudowy. Tak jak wspomniałem, niewykluczone, że kiedyś taki test sobie powtórzymy, pewnie z inną kartą graficzną i przede wszystkim z mniejszą obudową, żeby ta odległość była mniejsza. Zobaczmy, jak wtedy to wypadnie. Na tyle, to jest na dzisiaj. Ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was oczywiście na następne filmy. Do zobaczenia.